dzień w Kościele Powszechnym Polskim będziemy obchodzić 21 dzień papieski. Dlatego z tej okazji słuchajmy się w kilka myśli listu Episkopatu Polski, którzy ten dzień zapowiadają. Umiłowani w Chrystusie, drogie siostry i drodzy bracia, Bóg po stworzeniu świata nie porzuca go i nie przestaje o niego się troszczyć. Wręcz jako najlepszy ojciec nieustannie interesuje się życiem swoich dzieci, którego my jesteśmy. Niestety obserwacja różnych przejawów zła i doświadczenie cierpienia zdają się jakby przeczyć tej prawdzie o nieustannej opiece Boga nad człowiekiem i światem. Dziś niestety zamiast w ludzkich sercach postawa zaufania wobec Stwórcy coraz częściej pojawia się lęk, strach, niepewność. Dlatego korzystając z okazji, kiedy będziemy przeżywać w łączności z papieżem Franciszkiem 21 dzień papieski, chcemy zwrócić się do Was z dzisiejszym słowem po to, aby na nowo przypomnieć nam to ważne przesłanie Bożego orędzia nadziei, o którym przypomniał nam na początku swojego pontyfikatu święty Jan Paweł II. Pamiętacie to wydarzenie? Plac świętego Piotra i oto ten człowiek wołający z mocą i siłą: nie lękajcie się, nie bójcie się. Te słowa skierował do świata, do każdego i każdej z nas i przypomniał nam prawdę ufności wobec Boga. Nie lękajcie się, ale otwórzcie. Co otwórzcie? Serca, granice. Otwórzcie to, co przychodzi od Boga. Otwórzcie się na to, co daje wam Pan. To prawda, siostry i bracia, że od inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II minęły już 43 lata. To prawda, że zmieniły się źródła niektórych lęków i obaw, które dziś przeżywamy. Ale jedno się nie zmieniło. Owa niezmienna odpowiedź, którą Bóg daje człowiekowi, tą odpowiedzią jest dobra nowina o Chrystusie, odkupicielu człowieka, które nadaje sens ludzkiemu życiu i co przynosi pokój serca. Przecież zmagamy się codziennie w życiu z tak wieloma tragediami. Głód, katastrofy naturalne, choroby, utrata dachu nad głową, przymusowa emigracja, handel ludźmi, nałogi, osamotnienie. To wszystko otwiera niesamowite katalogi ludzkiego cierpienia i tragedii. I każda z nich, zdaje się, nawet nie pyta, ale woła: gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Gdzie, Boże, jesteś? Gdzie znaleźć odpowiedź? Siostry i bracia, jedyną odpowiedzią, która może nadać sens tym trudom naszego doświadczenia, jest właśnie On, Jezus Chrystus, który jako niewinny bierze na swoje ramiona krzyż cierpienia i krzyż naszych grzechów. Umiera, ale na tym się nie kończy, bo śmierć nie jest ostatecznym słowem. Zmartwychwstaje, jak to powiada święty Paweł. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. Ale zmartwychwstał, bo w krzyżu Chrystusa, jak pisze święty Jan Paweł II, dokonało się odkupienie człowieka nie tylko przez cierpienie, ale zostało też odkupione cierpienie ludzkie. Dlatego, siostry i bracia, chcemy zachęcać i przypominać, że musimy właśnie od Niego nieustannie brać tą nadzieję, że możemy przejść przez doświadczenie cierpień, zwłaszcza niezawinionych, bo przecież po drugiej stronie krzyża jest zawsze On obecny, zmartwychwstały Chrystus. I dlatego potrzeba nam tego osobistego spotkania z Nim jak najczęściej, w tym doświadczeniu wspólnoty, którą budujemy, bo to jest pierwsza podstawowa droga budowania się w Chrystusie. W doświadczeniu Eucharystii, kiedy On przychodzi po to, by swoją mocą nas umacniać, w adoracji Najświętszego Sakramentu. Siostry i bracia, trzeba nam coraz częściej padać na kolana, tak jak Chrystus uczynił to w Ogrójcu, by w ten sposób szukać siły do powstania i podejmować swój osobisty krzyż. Bez wątpienia wielkim wzorem zaufania wobec Boga i wierności Jego woli jest zawsze, siostry i bracia, dla nas Maryja. Przeżywamy w naszej wspólnocie doświadczenie nawiedzenia figury Matki Bożej Fatimskiej. W
Wpatrujemy się w jej niezwykłe oczy. Po co? Bo ona przypomina nam o jednym, że nie wolno nam nigdy tracić nadziei. Wówczas wtedy, gdy nawet wszystko wydaje się sprzeciwiać wobec nas, nigdy nie wolno tracić nadziei, bo Bóg nikogo z nas nie wypuszcza ze swojej dłoni. A jeżeli naprawdę zaufamy Mu w życiu, przeprowadzi nas przez najtrudniejsze doświadczenia codzienności. Nie lękajcie się, nie bójcie się, nie bójmy się otworzyć drzwi serc swoich Chrystusowi, który przychodzi po to, by nas umocnić. Tak wiele, siostry i bracia, znaków nadziei w codzienności naszego życia. Dziś szczególnie poprzez ten list chcemy przypomnieć o jednym bardzo ważnym znaku, tak bardzo potrzebnym dla wielu młodych ludzi w naszej ojczyźnie, jakim jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która co roku swoją opieką obejmuje ponad 2000 młodych ludzi pochodzących z małych, ubogich rodzin. Warto wspomnieć choćby nawet piękne świadectwo Kingi i Przemka, którym mówią: niebagatelny wpływ na nasze wzrastanie miała fundacja. Towarzyszyła nam od lat nastoletnich i zapewniała nie tylko środowisko bogate duchowo, nie tylko wsparcie materialne, ale przede wszystkim dała nam poznać dobrych ludzi. Dziś, kiedy tworzymy rodzinę swoją, możemy zapewniać, że będziemy przekazywać kolejnym pokoleniom wartości, które z tej fundacji wynieśliśmy, a jest to doświadczenie wiary, nadziei i miłości. Dlatego chcemy dziękować za ten wielki dar, ale przede wszystkim w tym wielkim podziękowaniu zwrócić się do Was, drogie siostry i drodzy bracia. W przyszłym tygodniu po raz kolejny będziemy przeżywać 21 dzień papieski. Znowu staniemy po to, by w geście żebrania prosić Was o łaskę dobroci i podczas kwest przy kościołach, miejscach publicznych, by wesprzeć ten wyjątkowy pomnik, żywy pomnik świętego Jana Pawła II, który jest naszym wyrazem wdzięczności za jego pontyfikat. Dziś w obliczu trudności finansowych wiele rodzin, te ofiary, które składamy, mają szansę podtrzymać i niejednokrotnie przywrócić nadzieję w sercach młodych ludzi na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji, tak bardzo potrzebnych dla dobra naszej ojczyzny i Kościoła. Niech udzielone w ten sposób wsparcie, nawet w obliczu Waszych osobistych trudności, niedostatków, będzie, siostry i bracia, nie tylko wyrazem solidarności, ale przede wszystkim umocnieniem się na drodze wyobraźni miłosiernej miłości. Dziękujemy Wam, że co roku podejmujecie to wielkie dzieło i pragnąc, by dobry Bóg był dla nas umocnieniem pośród codzienności życia, byśmy tej nadziei nigdy nie tracili, pozdrawiając każdego i każdą z Was. Otaczamy Was serdeczną modlitwą i serca udzielamy pasterskiego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podpisali kardynałowie, arcybiskupi i biskupi. Wierzę.